W dzisiejszym filmie powiem Wam na temat mojej bieżni i dlaczego ja uważam, że taka bieżnia najlepiej nadaje się do domu. I jeżeli właśnie w tym okresie jesienno-zimowym decydujesz się na kupno bieżni, to ten film jest dla Ciebie. A też w przypiętym komentarzu znajdziesz link do innego filmu, w którym to omawiam jeszcze inne rodzaje bieżni. Też warto, żebyś z tym się filmem zapoznał, zapoznała. A teraz zapraszam do oglądania. Witam się, siemanko, z tej strony Damian. Ja zajmuję się promowaniem zdrowego stylu życia w taki sposób, żeby zadbać w swoim stylu życia o rozsądne, zdrowe odżywianie, o aktywność sportową i też o regenerację, odpoczynek, sen, żeby to wszystko pełniło taki, można powiedzieć, zdrowy rozsądek też pod kątem psychicznym, żebyśmy nie chodzili, nie byli nerwowi, nie mieli tego stresu, żeby dbać jak najbardziej o ten zdrowy styl życia i skupiać się na sobie, nie żyć życiem innych i też nie żyć pod kątem innych, tylko żeby dbać o siebie. Ja Wam mogę doradzić, jak ja to robię, a Wy, jeżeli to będzie dla Was istotne, to też sobie możecie pewne rzeczy w swoim stylu życia wrzucać małymi krokami najlepiej, wtedy jest Wam łatwiej. Dzisiaj mowa o bieżni, którą ja posiadam tutaj u siebie, na domowej siłowni, z której korzystam. I Ty też taką możesz mieć bieżnię, kupić sobie do domu. Teraz taki pomysł mi wpadł do głowy. Jeżeli potrzebujesz porady, to zasubskrybuj kanał. Dzwoneczkiem dostaniesz powiadomienia, jak rozpocznę live'a luźnej pogadanki. Na takiego live'a możesz wpaść i razem możemy nawet poszukać jakąś bieżnię, czy to na Allegro, czy w internecie, gdzie indziej. Jeżeli potrzebujesz, czy to kupić w Niemczech, bo ja mieszkam w Niemczech, czy to w Niemczech potrzebujesz kupić tą bieżnię, czy też w Polsce, mogę na takim live'ie poszukać szybko jakąś bieżnię i Ci polecić, bo ważne są aspekty, żeby taką bieżnię kupić sensowną. Nieraz trzeba wydać więcej pieniędzy, żeby kupić fajną, sensowną bieżnię, a nieraz można zaoszczędzić pieniądze, że nie kupimy na przykład drogiej bieżni, ale ona jest nie na tyle dobra, funkcjonalna, nie ma tyle zalet, co na przykład ta bieżnia i możemy nawet taką bieżnię, jaką ja mam, kupić taniej. A już z takim przypadkiem się spotkałem, bo jeżeli Ola ogląda film, to Oli właśnie doradziłem inną bieżnię, gdzie ona była tańsza, a chciała kupić supermarketu w Niemczech. Chciała kupić supermarketu bieżnię, ale ja je znalazłem w internecie tańszą bieżnię, a bardziej wartościową dla naszego ciała, dla naszego zdrowia, dlatego że została już kupiona bieżnia z możliwością elektronicznego unoszenia pasa bieżni, gdzie jeżeli ten pas bieżni się unosi, to ugina się pod naszym ciężarem i tu będzie bardziej to, wiadomo, prozdrowotne dla osób, które mają nadwagę, otyłość, za dużo tych kilogramów. Będziecie zaczynać od chodzenia na bieżni, żeby schudnąć, później zaczniecie sobie może delikatnie biegać. To będzie właśnie ważne, żeby ta amortyzacja pasa biegowego była. Na czym się najważniejsze, żeby skupić, kupując taką bieżnię? To przede wszystkim, żeby właśnie, co zalecam, to żeby był regulowany ten kąt nachylenia pasa bieżni, żeby była ochrona stawów. To jest dla mnie najważniejsze. Druga sprawa, moc silnika. I teraz, żeby ta bieżnia była też pod jakimś kątem żywotna dla nas na przestrzeni długookresowego, no to żeby silnik był silny, tak? Bo jeżeli mamy dużo kilogramów, to będziemy ten silnik obciążać. I najlepiej, żeby moc przekazywana z silnika na pas bieżni była minimum 2 konie mechaniczne. Jeżeli 1,5 konia mechanicznego jest przekazywanego z silnika na pas bieżni, też jest jeszcze ok. Ale tutaj zależy też właśnie, będzie miało to znaczenie, ile my mamy kilogramów. Czy musimy rzucać 20-30 kg, to te 1,5 konia może być za mało i będziemy obciążać ten silnik. Być może go nie spalimy, tak? Ale zawsze to jest, powiem, jakby niszczenie tego sprzętu. No i trzecie, co należy też zwrócić uwagę, no to szerokość pasa bieżni i długość. Szerokość, no to wiadomo, do naszej szerokości, tak? Żeby nam się chodziło, żebyśmy nie
stawali na te boki, żebyśmy nie gubili tego rytmu spaceru czy też biegu, a długość to też już w przypadku, jak będziemy biegać, to żebyśmy mogli wykonywać swobodnie te kroki. Czy to duże kroki będziemy stawiać, to też jest istotne, bo w przypadku, jeżeli będziemy szybko stawiać kroki, to będziemy szybko przebierać nogami, to będziemy robić małe kroki, ale jeżeli będziemy wolniej już tymi nogami poruszać, to będziemy robić dłuższe kroki. Nieraz może być dla nas pas za krótki, jeżeli jesteśmy wysocy, tak? Ja mam 1,83 m. Nie wiem, jakiej długości jest ten pas, już nie pamiętam, ale on jest dla mnie odpowiedni. Mniejsze istotne rzeczy, które są, no to na przykład prędkość, z jaką maksymalną może rozpędzić się pas. Czyli ja mam w mojej bieżni maksymalnie 16 km na godzinę rozpędzi się ta bieżnia. No, zadowolony bym był, jakbym miał bieżnię do 20 km na godzinę, to bym był zadowolony, ale te 16 km też mi w zupełności wystarczy, już mogę mega ciężkie interwały dla siebie zrobić. Druga sprawa to kąt, z jakim maksymalnym kątem nachylenie jest możliwe tego pasa bieżni. U mnie tutaj jest, jak dobrze pamiętam, 12%. Przeważnie używam od 6 do 9%. To jest ten procent nachylenia dla mnie najczęstszy, który używam. Ale pamiętajcie, jeżeli jesteście na bieżni i nawet robicie spacer, a macie bieżnię, czy to na siłowni, czy kupicie sobie do domu, to używajcie chociaż nawet ten procent, 2% podniesienia, dlatego że wtedy już ta amortyzacja pasa będzie lepiej większa pod naszym ciężarem i będzie większa ochrona naszych stawów. Czyli podsumowując ten film, to zwracamy uwagę przede wszystkim na to, żeby pas był podnoszony z jakimś tam procentem minimum, żeby te podniósł się na 2-3% pas, to już będzie chroniło nasze stawy. Druga sprawa, moc silnika, żebyśmy nie zajechali tej bieżni, nie spalili silnik i wydając pieniądze, to nagle już nie ma, ta bieżnia, sprzęt jest popsuty. Jeszcze jak to się stanie w okresie gwarancji, to jest super, mogą to naprawić, tak na przykład silnik wymienić, ale jak już po gwarancji, no to już jesteśmy stratni, jeżeli chodzi o tą inwestycję. No i trzecia sprawa istotna też może być dla niektórych, szerokość pasa i długość pasa. To jest te trzy moje takie główne czynniki, na co należy zwrócić uwagę. No a już prędkość i maksymalność wzniesienia tego pasa bieżni, to już jest takie, można powiedzieć, indywidualne podejście. Hardkorowcy, którzy potrzebują biegać naprawdę szybko, no to już będą szukać bieżni tej 18, 20, 22 km na godzinę, żeby ona się rozpędzała. No i wiadomo, osoby gdzieś tam o większych gabarytach, szerokich nogach, gdzie ten rozstaw stóp jest szeroki, no to będą potrzebowały szerszy pas, a też osoby wysokie, biegające też, dajmy, szybko, stawiające duże kroki, będą potrzebowały dłuższy pas. Takie jest moje spostrzeżenie, moje porady odnośnie bieżni. Bieżnię można mieć w domu. Ważne jest też, żeby nie przeszkadzało sąsiadom, dlatego też jest dobrze przy zakupie bieżni mieć możliwość zwrócenia tego sprzętu i przetestować go. Wiadomo, w tym okresie, czy to jest pierwszy tydzień, czy pierwszy miesiąc po zakupie, czyli kupujesz bieżnię, stawiasz ją w domu, biegasz, wykorzystaj ją najlepiej w taki sposób, jaki będziesz chciał korzystać. Czy to będą szybkie biegi, to ona może bardziej hałasować. Wtedy sobie pobiegaj, zejdź do sąsiada, czy idź do góry do sąsiada, czy mieszkasz w bloku, czy ja na przykład sąsiadów z dołu się pytałem, to oni mówią, że ta bieżnia tu nie hałasuje, a to są właściciele mieszkania, które wynajmuje, także wydaje mi się, że oni by mi zwrócili uwagę, ej no, sorry, ale nie możesz mieć bieżni w domu, bo jest za głośno, ty nam hałasujesz, przeszkadzasz. Dlatego to jest ważne też, że jak mieszkamy w jakimś bloku czy budynku, gdzie pod nami ktoś mieszka, nad nami, to też ważne, żeby nie hałasować. Kultury trzeba też zachować jakąś. Myślę, że na tyle to wszystko. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, oczywiście pytaj w komentarzach. I teraz jest czas dla ciebie, żeby ocenić ten film, wykonać kolejną robotę i ze swojej strony i podziękować mi za ten materiał. Czyli jeżeli się podobało, to kciuk do góry, jeżeli nie, kciuk na dół. Subskrypcja, jeżeli nie subskrybujesz, dzwoneczkiem, dostajesz powiadomienia, jeżeli wpadną nowe filmy na kanał lub też rozpocznę live'a luźnej pogadanki, gdzie wpadasz na live'a i możemy sobie podyskutować, zadajesz pytania, ja odpowiadam i tyle. Ale też możesz być też wartościową osobą, która ma już jakąś wiedzę i też jakąś wiedzę przekaże na takim live'ie, czy to nawet dla mnie, czy dla innych uczestników.
No wiadomo, komentarze też są podziękowaniem, a teraz takie podziękowanie od strony finansowej, jakby napiwek dla mnie od Ciebie za ten film, no to masz pod filmem możliwość kliknięcia przycisku wesprzyj i już najmniejsze wsparcie, poziom euro 99 będzie dla mnie mega wartościowe. To już też się przyczyni w przyszłości do rozwoju tego kanału i do większej motywacji, żeby na tym kanale w różnych tematach nagrywać te filmy, inwestować ten czas. Wspieramy się nawzajem, jak ja to zawsze mówię, a za dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej, jeżeli oglądałeś właśnie ten film do tego momentu, bo to jest kluczowe, że wzbudziłem w Tobie zaufanie i mam nadzieję, że zostaniesz najdłużej. Życzę Ci przede wszystkim dużo szczęścia i zdrowia. Widzimy się w następnym materiale, mam taką nadzieję, lub też na live luźnej pogadanki. A teraz życzę Ci miłego dnia lub wieczorka i oczywiście pozdrowionka.